Moi drodzy, miałem dla Was nagrać film taki jakiś świąteczny czy coś takiego, ale szczerze, nie miałem do tego jakiegoś polotu i w ogóle. Więc zrobiłem sobie prezent i kupiłem sobie takie super lokówki, o których dzisiaj powiem. No i powiedzmy, że to jest taki świąteczny film. No, żartuję, nie jest, ale no, zapraszam. Cześć wszystkim, ja jestem Ciara Usago, witam na moim kanale i dzisiaj poruszymy temat lokówek. Najlepszej lokówki na świecie i najgorszej? Zacznę od tej najgorszej, przynajmniej moim zdaniem. Lokówki, która jest najgorsza i to jest diabelstwo totalne. A jeśli interesuje Was ta, moim zdaniem, nie wiem czy najlepsza, czy nie najlepsza lokówka, ale ta bardziej powiedzmy pozytywna w tym odcinku, to zapraszam Was do tej minuty. Tu gdzieś Wam się wyświetli minuta, w którym macie odpalić film i wtedy będzie ta dobra lokówka? Tak. Oczywiście, jeśli film Wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. A jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, to kliknijcie subskrypcję kanału, obok subskrypcji taki dzwonek i przy dzwonku pojawi się okienko, w którym kliknijcie wszystko. Wtedy wszystkie moje tutaj rzeczy, które wrzucam na YouTube'a, będą Wam się wyświetlać w powiadomieniach. I zapraszam na moje social media. A teraz już nie gadam bzdur, tylko konkretnie. Parę ładnych lat temu na świecie miała debiut lokówka wciągarka, lokówka automatyczna, która jest takim śmiesznym urządzeniem, które wciąga pasmo waszych włosów i robi loka. I słuchajcie, ja miałem przyjemność kiedyś prowadzić szkolenia dla pewnej firmy, która też produkuje takie lokówki, a tych firm teraz jest bardzo dużo. I co ja sądzę o tej lokówce? Ja wiem, że dużo osób ją chwali, lubi, bo tylko bierze pasemko, jest lok i w ogóle. Ale dlaczego moim zdaniem to jest najgorsza lokówka ever? Po pierwsze, jak ta lokówka wciąga ten włos, to ten włos jest tam grzany, zamknięty, nie wiadomo czy jest dobrze skręcony i się tam grzeje. I to jest moim zdaniem, no, nie mamy kontroli nad jakby, nie mamy do końca kontroli nad tym, co z tym włosem się dzieje. Dla mnie to jest przerażające. Po drugie, często te loki z tej lokówki wyglądają jak loki komunijne, takie do policzenia. Raz, dwa, trzy i. Czy chcemy takie loki? No, skoro ktoś chce, no to spoko, ale. Po trzecie, często niby ta lokówka robi szybko loki, ale czy na pewno, żeby dobrze zrobić taką lokówką tego loka, to musimy używać, naprawdę używać. To musimy naprawdę wydzielać bardzo cienkie pasemka. Czy nam się chce? Czy mamy na to czas? Najczęściej nie. Po czwarte, słuchajcie, wiele razy pisaliście, czy pisałyście do mnie o tym, że ta lokówka wciągnęła wam włosy i trzeba było te włosy, no, wyrywać z tej lokówki automatycznej. I to nie jest, że z jednej firmy, tylko z różnych firm, bo pytałem się, jaką firmę macie, bo chciałem się do tego też odcinka przygotować tak, no, tak konkretnie. Poza tym, kiedy ja sam prowadziłem szkolenie i akurat miałem tą lokówkę, siedziała modelka sobie, która, że tak powiem, była potencjalnym klientem firmowym, żeby tą lokówkę kupić. Ja robię ten loka i chcę wyciągnąć jakby tego loka, a on nic, a ja się uśmiecham, a ten lok nie chce wyjść i tam się jara i czuję już po prostu spalonego człowieka. A ta pani oczywiście, co się da, nie da się wyjąć, da się wyjąć, mówię, nie, wyciąga się, tylko po prostu tutaj miałem słabszy czas, coś tam, Jezu, ja nie wiedziałem wtedy, co mam zrobić. Wtedy jeszcze, wiecie, byłem dużo młodszy i to było dla mnie takie dziwne. Raz też u koleżanki robiłem loki tą lokówką i niby tam się robi, trochę się męczyłem, bo to długo trwało, takie cieniutkie sprężynki i też mi wciągnęło tego włosa. No, dramat, dramat. Po prostu to ciężkie diabelstwo, dosyć też drogie, bo to nie jest tania lokówka i tak. Nie. Ja osobiście jako fryzjer, jako osoba taka prywatna, jako Ciaro Usago i jako moje wszystkie alter ego nie polecamy tej lokówki. Natomiast są osoby, i ja znam takie osoby, które tą lokówkę uwielbiają i wręcz kochają, że jest cudowna, że po prostu jest, o, co to nie ta lokówka. I wiecie, no jak ktoś lubi, jak komuś to spoko działa, no to why not? Ale jestem ciekawy, czy ktoś z Was używał taką lokówkę, albo używał i coś było nie tak. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, bo jestem ciekawy, jaki jest procent tego, ile jest dobrych opinii na temat tej lokówki, ile złych. Jeśli ktoś z Was miał z nią do czynienia, to dajcie znać, jestem bardzo ciekawy. A teraz może przejdźmy do lokówki, o której mam nieco więcej pozytywnych rzeczy do powiedzenia.
jakby o tamtej było coś pozytywnego, o tamtej nie było nic pozytywnego, no bo nie ma nic pozytywnego według mnie. No ale o tej, którą teraz omówię i pokażę, jest coś pozytywnego. Ale zacznę może od tego, jak ja z tą lokówką się spotkałem, jak ją dojrzałem. Parę ładnych lat temu, gdzieś około 5, może nawet 6, gdzieś, pamiętam to, nie wiem czy to było w telewizji, gdzieś zobaczyłem, że wtedy J-Lo była przygotowana do jakiegoś teledysku chyba, czy do jakiegoś programu, nie pamiętam dokładnie. I była użyta właśnie ta lokówka, o której za chwilę wam powiem, którą wam za chwilę pokażę. No wyglądała, wygląda tak cudownie. I te loki, fale, które były nią robione, po prostu no... Po prostu to i ta J-Lo obok i to wszystko, no ja zakochałem się. A jak wiecie, no ja lubię ładne rzeczy, estetyczne rzeczy, które też przyciągają uwagę wzrokiem, albo nie tylko wzrokiem i no po prostu muszę ją mieć. Oczywiście nie miałem, bo nie mogłem jej nigdzie znaleźć. Gdzieś tam w internetach było, ale nie mogłem znaleźć w ogóle, jak ta firma się nazywa. Wpisywałem różne frazy w internet, w Google i wszystko, no nic. Aż w końcu patrzę na Instagramie z tymi lokówkami w Hollywood, w Ameryce w ogóle, szał. Wszyscy mają te lokówki. No większość stylistów takich topowych ma te lokówki. No ale dalej nie mogłem jej znaleźć. Nie do końca wiedziałem, jak ją znaleźć. Szukałem, nie wiem, może coś źle wpisywałem, nie wiem. Aż nagle zacząłem pracować z pewnym fryzjerem i on miał tą lokówkę, ale nie działała, ponieważ miała tą amerykańską przejściówkę. Tak, tak, można było dokupić przejściówkę, oczywiście tak było. A ta lokówka nie działała. Coś jakieś tam było inne napięcie, chyba no nie działała. Więc so sad. No i na tym się jakby skończyło. Przestałem jakoś szukać tą lokówkę. Nawet nie wiedziałem, ile ona kosztuje. W ogóle podejrzewałem, że ona kosztuje miliony. Że kosztuje miliony. Bo naprawdę ona jest pokryta 24-karatowym złotem. No ale okej. Okay. I słuchajcie, jakiś czas temu zmieniłem miejsce pracy. Dalej tak, dalej mam swoją firmę, pracuję sam dla siebie. Ale no po prostu gdzie indziej niż dotychczas. Wchodzę. A tam leży ta lokówka. Mówię, skoro leży, to musi działać. Patrzę na koniec. Polska, europejska końcówka. Czyli nie jest jakby zmodyfikowana czy coś takiego, ale musi działać. Patrzę, działa. Where? Skąd? Jak? Coś tam, coś tam. I nagle patrzę, oczywiście tak pierwszy raz tak konkretnie ją wziąłem, obejrzałem wszystko, wpisałem tą firmę i w ogóle okazało się, że jest dostępna teraz w Europie i w Polsce. Więc oczywiście ją zamówiłem. No czy ona nie jest piękna? No jest. I słuchajcie, zamówiłem sobie 3. Tak, zamówiłem 3 lokówki. 3 rozmiary, chociaż to brzmi no śmiesznie, ale tak, 3 lokówki. Mamy chudą, mamy średnią, mamy taką grubą. Ja nie mogę za bardzo gadać, bo nagrywam film właśnie. No, no dobra. Jestem w transie. Kończę za jakieś 15 minut mniej więcej. Dobra. No, to pa. Pa. Więc mamy taką chudą, chociaż nie jest aż taka do końca chuda, bo ja nie lubię takich chudych. Mamy taką średnią i mamy taką grubą lufę, którą uwielbiam najbardziej. Wiem, że wiele osób nie lubi takich grubych lokówek do końca, ponieważ one dają taki efekt nie loka, ale bardziej takiego leniwego włosa. Ale ten efekt kocham, bo ten włos wygląda jakby nie był uczesany, ale jest uczesany. To są takie, wiecie, rozciągnięte, grube fale. No ja ten efekt kocham. Na niektórych włosach da się taki efekt osiągnąć na grubą szczotkę, ale nie na każdych. Poza tym, no, sam wygląd tej lokówki, no, to po prostu, no... Ja musiałem ją mieć. Moc tej lokówki to max 220 stopni. Jest to firma Hot Tools, którą teraz dostaniecie w Polsce. Tam jest trochę więcej rozmiarów tych lokówek, ale w Polsce, z tego co wiem, są dostępne 4. Jeszcze oni mają falownice, różne rzeczy, lokówki, znaczy lokówki, no lokówki, suszarki, prostownice, ale ja byłem najbardziej zajarany tymi lokówkami. I teraz pytanie, jak one działają, czy fajnie działają i czy w ogóle i w ogóle w szczególe. Czy ta lokówka jest fajna, czy opłaca się ją kupić, a kosztuje około 330 zł, jak nie ma promki? Co jest w ogóle, wiecie co ciekawe, bo to nie jest wcale dużo. Lokówki potrafią kosztować o wiele więcej, na przykład ta wciągarka potrafi kosztować 500 parę złotych. Taki shit. A ta kosztuje 330 zł, więc kurde.
i czy się opłaca, czy jest spoko, czy warto, jak mi się nią pracuje. Moja odpowiedź jest taka. A pracowałem już na wielu różnych lokówkach z różnych firm. To powiem wam tak szczerze, nigdy nie pracowało mi się lepiej. Dlaczego? Ponieważ ona jest piękna. Po drugie, ona ma te 220 stopni mocy, ale coś w niej jest takiego, że ona aż tak totalnie nie grzeje. Co jest dobre dla włosów, ponieważ ich tak no po prostu nie przegrzewa. Nie wiem, czy to jest jakby to złoto tutaj, którym jest pokryta, czy co, ale no ostatnio robiłem loki jednej dziewczynie i używałem 200 stopni temperatury i to nie było takie odczuwalne. Jak brałem lokówki z innych firm i nastawiłem 200, to musiałem zmniejszać, bo to było takie, wiecie, hot. I no, ta lokówka robi naprawdę super fale, zresztą ta też, ale też robi loki, tylko wtedy musicie na troszkę dłużej przytrzymać, ale chwilę dłużej. Ale używamy grubych pasm, a nie takich cieniutkich, wiecie, znaczy też zależy, jaki chcecie efekt uzyskać. Poza tym on ma tutaj obrotowy kabel, że jak robię klientkę, to ten kabel nie lata mi po jej twarzy i w ogóle to jest mega wygodne, bo kręcę sobie tutaj ręką i kręci się sama lokówka, a nie z kablem lokówka i nie mam jakichś kołtunów. Jak to powiedzieć? I nie mam poplątanych kabli, no. Więc ja uważam, że z tych lokówek, które używałem do dzisiaj, ta lokówka jest najlepsza. I to nie jest żadna reklama, kupimy sobie ją sam. To jest żaden sponsoring, ani nic takiego, więc... A nawet gdyby był, to i tak bym mówił serio, ale nie, to sobie kupiłem te lokówki sam. Pięknie wyglądają, super się nim pracuje, są mega wygodne i robią świetne rzeczy na włosach. Niektórzy mogą marudzić, że one są tutaj krótkie. Niektórzy mówią, że nie rozmiar ma znaczenie, prawda? To nieważne. Słuchajcie, ta firma ma też lokówkę 32, w sensie, że 32 mm średnicy ma taką lokówkę, która jest o tyle dłuższa. Więc jeśli ktoś z fryzjerów, albo nawet osób, które nie są fryzjerami, lubią pracować z takimi długimi lokówkami, to jest taka możliwość. Ja pracuję na tych krótszych lokówkach i mi się ten efekt podoba. Poza tym one są też tak skonstruowane, może inne lokówki też tak mają, bo widzicie, one mają tutaj ten klips jakby, ale niekoniecznie musicie go używać, ponieważ to wszystko się fajnie nagrzewa, więc możecie tę lokówkę używać jak taką lokówkę bezklipsową, czyli nawijacie sobie normalnie i jeszcze nie zauważyłem, żeby mi się robiło jakieś, nie wiem, odgniecenie od tego klipsa. Więc no ja jestem zachwycony, jak używam tej lokówki, to nawet klientki mówią, Boże, jaka piękna lokówka, jaka ładna lokówka, więc to jest takie też, wiecie, no fajne. Tak. Więc ja jestem mega zadowolony z tych lokówek, super one wyglądają i zastanawiam się, czy nie zamówić z tej firmy jakiegoś innego sprzętu, ale jeszcze nie wiem. Na razie zastanawiam się nad zakupem kilku rzeczy z firmy Dyson, które mają no cenę konkretną, bo suszarka kosztuje do włosów 1600 zł. Używałem już tej suszarki i ogólnie jest bardzo cicha, bardzo lekka, tylko mam wrażenie, że jej moc tego podmuchu jest taka trochę słaba. Nie wiem. Musiałbym, wiecie co, tak jeszcze może dłużej nad nim popracować, ale też jest świetna i dziwnie wygląda. Chociaż, jak wiecie, jak się czeszę na szczotkę, to często fryzjerzy używają tej suszarki jako taką podkładkę do włosów, więc czeszą, biorą suszarkę włosów, podnoszą włosy i dalej czeszą. Tutaj musielibyśmy pracować tylko palcem, ponieważ ta suszarka, ona wygląda dziwnie. Ona jest taka płaska i ma tylko takie coś i nie ma jak tych włosów podnieść. Kwestia przyzwyczajenia. No na razie co do tej suszarki to dużo plusów, ale no ja mam wrażenie, że ta moc podmuchu jest słaba. No ale nie wiem, no zobaczymy. Może kupię. Czuję, że kupię. Co do tych lokówek, to postaram się wam niedługo nagrać jakiś film, jak one kręcą włosy, jak ja nimi kręcę włosy. I będziecie mogły, czy mogli sobie też ocenić, czy taki efekt wam się podoba. Chociaż ostatnie zdjęcie dodane na Instagramie użyłem tej lokówki i zrobiła takie fajne, naturalne fale, bo one naprawdę, te lokówki pozwalają naprawdę na różne efekty w zależności od waszej kreatywności. Chociaż wiecie, nawet prostownicą zrobicie niektóre efekty, czy innymi lokówkami, no ale ja długo polowałem na te lokówki, wiele lat, w końcu je mam i się cieszę. Ja jestem też gadżeciarzem, więc jak coś mi się spodoba, to bardzo intensywnie o tym myślę i żeby tak nie było, to w końcu to kupuję. Tak już mam.
Także dajcie znać, jak odcinek Wam się podobał, dajcie znać, jak lokówka Wam się podoba i widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. See you later! Bye bye.